ja nie chciałam wstawać z łóżka, nie chciałam wychodzić z domu, bo bałam się, że po prostu coś sobie zrobię już w pewnym momencie. Teraz jakby z perspektywy już kilku lat, jak patrzę na blizny, jakie mam, to jest mi przykro, że byłam w stanie zrobić sobie taką krzywdę. Myślę, że to, co jest ważne, to żeby nie bać się mówić o myślach samobójczych, żeby nie unikać tego tematu. Kiedy usłyszymy, że osoba takie myśli ma, trzeba jasno powiedzieć, że bardzo nam na niej zależy i zrobimy wszystko, żeby się tego nie dopuściła i zrobimy wszystko, żeby jej pomóc. Chodzą słuchy, że depresja dotyka co piątego nastolatka. To prawda i niestety mogę powiedzieć, że ja sama byłam tym piątym nastolatkiem, którego spotkała depresja. Nazywam się Ewa Narkiewicz-Nejno, jestem psychologiem, psychoterapeutą. A ja jestem Justyna Suchanek i jestem influencerką i twórcą internetowym. Mówisz wprost i bardzo odważnie o tym, że w życiu nie zawsze jest fajnie i życie to nie są kolejne challenge i lepsza wersja siebie, tylko też mierzymy się z różnymi problemami, a czasem też jest tak, że popadamy w chorobę, jaką jest depresja. Najbardziej odczuwa się depresję w momencie, kiedy się ją ma. I ciężko jest sobie nawet tak na co dzień wyobrazić, jak bardzo to może dotknąć ciebie na każdej jakby płaszczyźnie. Kiedy ja byłam w wieku nastoletnim, to oprócz tego, że jeszcze miałam ogromną burzę hormonów, jak każdy nastolatek, który przechodzi ten okres dojrzewania, byłam strasznie przygnębiona. Nie miałam motywacji do niczego, do tego, żeby nawet wstać z łóżka. Mhm. Ciągle towarzyszyły mi myśli samobójcze. Nie widziałam sensu w niczym. Nie widziałam sensu w tym, żeby żyć, żeby chodzić do szkoły, żeby wstawać. I najgorsze w tym wszystkim chyba było to, że nikt jakby mnie nie rozumiał. Nie rozumiało mnie moje otoczenie, nie rozumieli mnie rówieśnicy i nie rozumieli mnie też niestety moi rodzice. I to jeszcze tworzy takie błędne koło, bo im bardziej czujesz się nierozumiana, tym bardziej izolujesz się od ludzi i tym bardziej potwierdzasz sobie, że wszystko jest bez sensu i tracisz nadzieję na uzyskanie pomocy. Ja uważam, że terapia to jest najlepsza inwestycja, jaka jest w samego siebie. Mhm. I u mnie sytuacja wyglądała trochę inaczej, bo ja dopiero jakby pomoc, taką trochę większą, dostałam w szpitalu psychiatrycznym, gdzie tam właśnie byłam pod kontrolą psychiatry, psychoterapeutów i dostałam też tam leki, które w miarę jakby tam zaczynały mnie stabilizować. Też rozmawiałam z właśnie terapeutą, który dawał mi jakby techniki tego, jak mogę sobie radzić z trudnymi momentami, jakie się pojawią albo jakie się pojawiły. I najbardziej chyba pomogło mi to, że w końcu, jak trafiłam do szpitala, moja mama zrozumiała, że ja sobie ja nie udaję, ja sobie tego nie stworzyłam w mojej głowie. To naprawdę był problem i dopiero coś tak bardzo wstrząsającego i strasznego jednocześnie musiał się przytrafić, żeby ona zrozumiała, że musi mi pomóc, że musi zrobić coś, żeby tak dłużej nie było. I wydaje mi się, że to mi pomogło, ale jakby wcześniej te wszystkie objawy mojej depresji nie przekonywały jej do tego, że ja faktycznie jestem chora. Mityczny bunt nastolatka gdzieś też jest takim stereotypem, który bardzo często się pojawia w myśleniu. I też mam wrażenie, że często rodzice nie wiedzą, nie mają takiej wiedzy, dlaczego te zachowania u nastolatków w taki sposób się prezentują. Takim zadaniem rozwojowym wieku nastoletniego jest zbudowanie swojej tożsamości. No więc zaczyna podważać rodziców, świat wokół i zaczyna się sam zastanawiać nad tym, co jest okej, a co nie, żeby później wrócić do pewnych rzeczy i uznać, że one są w porządku. Ale żeby to zrobić, to musi najpierw różne rzeczy zanegować. I to jest naturalne i jak najbardziej rozwojowe.
Ale przez to, że w takim okresie nastoletnim bardzo często dzieci oddalają się od rodziców, częściej się kłócą z rodzicami, nie zgadzają, mają odrębne zdanie, zamykają się w swoim pokoju, izolują się, to często rodzicom się wydaje, że to są objawy buntu, a nie choroby. I tutaj myślę, że to jest coś takiego, na co warto zwrócić uwagę i też coś takiego, czego ty doświadczyłaś. I mi się wydaje, że rodzice też często myślą, że dzieci chcą im zrobić na złość, jakby właśnie przez to, że się buntują, że nie chcą z nimi rozmawiać. Dzieci często i młodzież próbuje rozmawiać z rodzicami, ale oni nie chcą słuchać albo mówią, że a, ale ty masz problemy, ja w twoim wieku robiłem to i to, kiedyś tak nie było, była wojna, to, tamto, a ty się przejmujesz jakimiś nie wiadomo czym, musisz tylko chodzić do szkoły. I to dziecko się coraz bardziej izoluje od tego rodzica, zwłaszcza w takim momencie, kiedy jest najbardziej narażone na to, kiedy źle się czuje ze sobą i szuka tej pomocy gdzieś na zewnątrz i zostaje za każdym razem odepchnięte, to w pewnym momencie już nie będzie chciało przychodzić i konfrontować się z rodzicami i będzie szukało tej pomocy gdzie indziej. I może ją na przykład szukać w szkole wśród znajomych. I nie do końca jest to też dobre, bo obciążając tak drugą osobę, czyli mówiąc jej na przykład, że nie chce mi się żyć, że czuję się strasznie, nie wiem ile jeszcze wytrzymam. I mówiąc to bliskiej nam osobie w szkole, obciążamy ją i ta osoba tak naprawdę nie wie, co ma zrobić. I wydaje mi się, że w tej sytuacji najlepsze, co może zrobić ta koleżanka czy kolega, to powiedzieć o tym zaufanej osobie, czyli jakiemuś dorosłemu, który będzie mógł ten problem rozwiązać. Jeśli ktoś na przykład, kto mierzy się z depresją, ma myśli samobójcze, które już manifestują się w życiu, czyli on przychodzi i mówi komuś, że nie chce już żyć, że chciałby się zabić, że albo że już planuje tą śmierć i opowiada często nawet w szczegółach o tym, to jest już taki moment, w którym trzeba podjąć odpowiednie kroki. No to już nie są żarty. Tak, nie można tego zostawić, bo jeśli to zostawimy, to dojdzie do tragedii i ta osoba odbierze sobie życie, bo w takim momencie, kiedy ona o tym mówi, to już jest tak jakby ostatnia deska ratunku. Ona już próbowa we wszelakie sposoby mówić i pokazywać ludziom, że nie radzi sobie i nie dostała pomocy. I kiedy mówię o tym wprost, że chce się zabić, to już jest jakby ostatnia prośba o pomoc, którą chcę dostać. A szczególnie, że myśli samobójcze jest to objaw, który z reguły towarzyszy depresji. I one się pojawiają. A takie z tendencją do planowania, takie zastanawianie się, jak to zrobić, jest bardzo niebezpiecznym objawem i trzeba się na pewno tym zająć. Więc osoba, która wypowiada takie treści rezygnacyjne i ma myśli samobójcze, powinna jak najszybciej otrzymać pomoc specjalisty, psychiatry albo psychologa. I teraz jak to zrobić, żeby taka osoba spotkała się ze specjalistą? Czyli bierzemy pod uwagę sytuację, kiedy koleżanka mówi koleżance, że ma myśli samobójcze. I ta koleżanka, która otrzymała taką informację, informuje jakąś osobę dorosłą, tak? Czyli to może być nauczyciel, trener, rodzice, to może być telefon zaufania, pod którym można uzyskać pomoc, co zrobić w takiej sytuacji. I wtedy co się zaczyna dziać? Wtedy jest tak, że taka osoba dorosła organizuje pomoc dla tej osoby, która te myśli samobójcze ma, czyli ogarnia jak najszybciej kontakt ze specjalistą. Czyli można pójść do poradni zdrowia psychicznego, można pójść do poradni psychologiczno-pedagogicznej, można pojechać do szpitala na izbę przyjęć albo zadzwonić pod numer alarmowy, że takiej pomocy dana osoba potrzebuje. I tutaj jest bardzo ważne, żeby nie lekceważyć tego, nie zostawić tego bez niczego i podzielić się tą informacją z jakąś osobą dorosłą. I wydaje mi się, że też w sytuacjach, kiedy na przykład dostaniemy bardzo niepokojącą wiadomość, w sensie, że ktoś się z nami żegna
albo wiadomość, że przeprasza nas, że są to takie wiadomości, które normalnie się nie dostaje tak nagle, przypadkowo. I w takich momentach należy jak najszybciej zawiadomić służby. Coś, co jest może dziwne i trochę niełączone właśnie z objawem tego, że ktoś chce się zabić, jest to, że nagle mu się polepsza. Mhm. Że miał bardzo złe miesiące i nagle z dnia na dzień jest zmiana i jest super, jest uśmiechnięty. To jest jakby dowód na to, że ta osoba postanowiła, że odbierze sobie życie. Już podjęła decyzję. Tak, i to już jest w toku. To już nie jest tak, że ona nagle z dnia na dzień, nie wiem, nagle jej się odmieniło, bo depresja sama z siebie raczej tak nie przechodzi. Nad nią właśnie trzeba pracować, trzeba przyjmować często też leki. I ta zmiana nagła jest też powodem do tego, żeby przyjrzeć się tej osobie i też powiadomić jakąś dorosłą osobę o tym, że coś jest niepokojącego i trzeba tej osobie pomóc. Warto jeszcze w tym miejscu, kiedy mówimy o takim polepszeniu nastroju nagłym, wspomnieć o chorobie afektywnej dwubiegunowej, gdzie są epizody depresji, czyli takiego bardzo obniżonego nastroju, i epizody manii, kiedy wtedy ten nastrój jest znacząco podwyższony, tak? I wtedy czasami jest tak, że bliscy mówią, no nagle Staś taka radosna, szczęśliwa, no po prostu skacze po ścianach. I tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że ta choroba również wymaga leczenia i kontaktu ze specjalistą, i kontaktu z psychiatrą, który przepisze farmakoterapię, przepisze leki, i kontaktu z psychoterapeutą, który będzie pracował z pacjentem nad źródłem problemów, nad tym, jak sobie z nimi radzić, któremu pacjent będzie mógł powiedzieć o problemach, które ma w domu, w szkole, ze znajomymi, tam, gdzie dostanie wsparcie. I też sposoby na to, jak inaczej radzić sobie z problemami, niż na przykład poprzez robienie sobie krzywdy, tak? Bo tutaj jeszcze nie mówiłyśmy o samookaleczaniu, które również bardzo często w tej chwili towarzyszy młodym ludziom. I też bardzo często jest tak, że u nastolatków jednym z objawów depresji, oprócz przygnębienia, jest takie rozdrażnienie i agresja. I ta agresja często jest też kierowana przeciwko sobie i stąd te samookaleczenia. Ja właśnie jak byłam nastolatką, to sama się okaleczałam. I ciężko jest mi jakby stwierdzić, skąd się wziął mi taki pomysł, ale któregoś dnia po prostu bardzo się zdenerwowałam. Mhm. Byłam przybita i pod wpływem tych wszystkich emocji i byłam też zła na siebie strasznie. Wszystko, co działo się w moim życiu i każda sytuacja, jakie miała miejsce, nawet to, że byłam chora na depresję, brałam tą winę na siebie, że przeze mnie, że ja powoduję to, że źle się czuję, że ja powoduję to, że mama jest na mnie zła, bo ja leżę cały dzień w łóżku i nie chodzę do szkoły. I te wszystkie rzeczy się tak nałożyły na mnie, że pewnego dnia po prostu zrobiłam nacięcie i teraz jakby z perspektywy już kilku lat, jak patrzę na blizny, jakie mam, to jest mi przykro, że byłam w stanie zrobić sobie taką krzywdę, bo w tamtym... Że okaleczałaś swoje ciało, tak. Że tak bardzo musiałaś nie lubić siebie, tak. Że zrobiłaś sobie to. Mhm. Tak, że jak dużą nienawiść miałam do siebie, żeby nie dość, że było mi tak źle przez to wszystko, co działo się w życiu, ja jeszcze sobie sama dokładałam, robiąc sobie taką krzywdę. Ja też miałam straszny problem z rozróżnianiem emocji. I dopiero jak poszłam na terapię, to tam dowiedziałam się, że jest coś takiego jak autodestrukcja. Czyli myśli, które powodują, że jakby uwalniasz emocje przez to, że robisz sobie krzywdę. I to może objawiać się na dużo różnych sposobów, na przykład to, że obgryzasz sobie skórki od paznokci aż do krwi, że
że... Wyciskasz sobie pryszcze na twarzy, tak, i na ciele, sobie włosy. Zdrapujesz stróbki, tak. Rozdrapujesz sobie skórę, wyrywasz sobie włosy albo w jakimś jednym miejscu, tak? Gdzieś tam te włosy wyrywasz, nie? Tak, wszystko, co prowadzi do takich... też przypalanie się, dużo osób też na przykład przypala się. Uderzanie tak. Głową albo kończynami gdzieś o framugi, tak? Czyli takie nieoczywiste samouszkadzanie się. Więc jak na przykład widzimy kogoś, kto ma blizny i zwłaszcza te blizny są dość świeże, bo to widać, albo widzimy, że jego zachowania są inne, w sensie, że na przykład to wyrwanie włosów, czy nerwowe stukanie, no różne są rzeczy, które pokazują, że ktoś jest w bardzo takim stanie nerwowym, ale nie w takim, żeby zrobić komuś właśnie krzywdę, tylko samemu sobie. I jeśli widzimy, że ktoś robi sobie krzywdę, to też trzeba pomóc takiej osobie, żeby tej krzywdy dalej sobie nie robiła. Albo, i to jest informacja też dla rodziców i dla rówieśników, że jeżeli osoba bardzo zakrywa przedramiona, tak? Zawsze ma długie rękawy, na przykład rodzice bardzo dawno nie widzieli jej gdzieś w krótkim rękawku, tak? Czy w krótkich spodenkach, nawet pomimo, załóżmy, letniej pory roku, tak? No to może być objaw, że osoba zakrywa. Tak, blizny po samookaleczeniach czy świeże okaleczenia. I jeśli zauważymy takie okaleczenia, to nie można się na taką osobę złościć, bo to nie pomoże jakby jej w tym, że ona sobie to robi i jeszcze może nasilić to, że będzie robiła sobie większą krzywdę, więc trzeba bardzo delikatnie podejść do tej osoby i pomóc jej jakby zrozumieć, że robienie sobie krzywdy nie jest rozwiązaniem jej problemu. To jest chwilowa ucieczka, która daje jej moment takiego wytchnienia, ale w dalszej jakby konsekwencji tego, że nie dość, że będzie miała inne problemy, że będzie miała, załóżmy, depresję, to będzie sobie jeszcze sama dokładała. I bardzo ważne jest, żeby mieć dobry kontakt z samym sobą. I przez to, że krzywdzimy siebie, ten kontakt będzie zaburzony. I żeby dojść do takiego dobrego stanu głowy, warto jest zacząć choćby od tego, żeby siebie polubić. I ludzie często mają problem z tym, żeby zaakceptować to, jak wyglądają. I depresja właśnie to strasznie pogarsza, to, że mamy zaniżone samopoczucie, zaniżone... Poczucie własnej wartości, tak. Taki bardzo negatywny obraz siebie, tak? Wydaje nam się, że jesteśmy beznadziejni, bezwartościowi, nic nam nie wychodzi, nic dobrego nas nie czeka, tak? Bo mówi się o takiej triadzie poznawczej, czyli mówi się o tym, że człowiek negatywnie postrzega siebie, świat i przyszłość i wszystko widzi w czarnych barwach, czyli ja jestem beznadziejna, nic mnie nie czeka, świat jest zły, ludzie nie są pomocni, nie ma nadziei na otrzymanie pomocy i w przyszłości też dobrego nic mnie nie czeka. I to też jest ważne, o czym powiedziałaś, taki obraz siebie, obraz ciała, który nawet może być zniekształcony, tak? Że wydaje nam się, że jesteśmy źli, brzydcy, beznadziejni i wszystkiemu winni. I też myślę, że to, co jest ważne, to żeby nie bać się mówić o myślach samobójczych, żeby nie unikać tego tematu, bo czasami panuje takie przekonanie, że jak to poruszymy, to wywołamy wilka z lasu. A myślę, że warto to poruszać i warto o tym mówić. Czy rodzice, czy bliscy w otoczeniu, tak? Warto powiedzieć, słuchaj, w ostatnim czasie jesteś przygnębiona i smutna. Czasami ludzie mają też jakieś takie negatywne myśli albo myśli dotyczące śmierci. Czy tobie się to zdarzyło? Albo czytałam na ten temat, że takie myśli mogą się pojawić. Powiedz mi, jakie te myśli są u ciebie.
żeby nie bać się poruszać tematu myśli samobójczych i takich rezygnacyjnych, żeby mówić o tym i też kiedy usłyszymy, że osoba takie myśli ma, trzeba jasno powiedzieć, że bardzo nam na niej zależy i zrobimy wszystko, żeby się tego nie dopuściła i zrobimy wszystko, żeby jej pomóc. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, bo w moim przypadku, kiedy pojawiły się u mnie myśli samobójcze i też właśnie nałożyły się z tymi myślami autodestrukcyjnymi, to to było tak silne połączenie, że ja nie chciałam wstawać z łóżka, nie chciałam wychodzić z domu, bo bałam się, że po prostu coś sobie zrobię już w pewnym momencie, więc wolałam w tym łóżku siedzieć i na przykład spałam cały dzień, żeby tylko oderwać głowę od tego, żeby mieć chwilę spokoju, bo zawsze jak spałam, to miałam jakieś sny i te myśli były zagłuszone. A kiedy jakby już byłam świadoma, to one się gdzieś cały czas zakradały. I ciężko jest walczyć z nimi, kiedy ma się właśnie to poczucie samotności, kiedy nie czuję się wsparcia w innych osobach, więc tak jak mówiłaś, bardzo ważne jest, żeby mówić wprost komuś, że jesteś dla mnie ważną osobą, potrzebuję cię tutaj, nie chcę, żebyś sobie zrobiła coś złego. Zależy mi na tobie, zrobię wszystko, żeby ci pomóc, tak? Tak, bo ja takiej rzeczy nie słyszałam, kiedy byłam nastolatką i wydaje mi się, że to mogło też właśnie doprowadzić do tego, że ja podjęłam w końcu się tych prób samobójczych, bo było ich kilka. I na szczęście skończyło się to tak, że trafiłam do szpitala i tam... Uzyskałaś pomoc. Tak. I później też ta pomoc była kontynuowana, chodziłam do różnych specjalistów, też przyjmowałam leki, więc wydaje mi się, że warto zrobić chociaż jeden krok i pokazać tej osobie, że jest jeszcze nadzieja na to, że będzie dobrze. Bo często w takich stanach nie ma się już żadnej nadziei i jest się po prostu bezsilnym i jedyne, co chce się robić właśnie, to tylko leżeć i spać, żeby uciekać od tej rzeczywistości, która jest w tamtym momencie bardzo straszna. I warto przy takiej osobie czasami po prostu być. Być blisko, obok. Tak. Po prostu, żeby ta osoba czuła, że nie jest sama, nawet jeżeli się tak czuje, to ta obecność tej drugiej osoby już jakby zaburza to, co ona myśli przez pryzmat depresji. No właśnie, i to jest trudne, bo czasami jest tak, że młode osoby, nastolatki z reguły wchodzą w konflikty częściej ze swoimi rodzicami, więc ich relacje pogarszają się, oni zaczynają być od siebie coraz dalej i w momencie, kiedy na przykład dziecko jest chore, to rodzice nie mają z nim dobrego kontaktu i albo nie zwracają uwagi na to, co się z nim dzieje, więc takie bycie blisko, ale też takie budowanie relacji już od wcześniejszych lat jest też bardzo ważne, tak? Że tak naprawdę później z nastolatkiem im lepsza jest relacja z rodzicami, tym lepiej radzimy sobie w ramach konfliktów, czy tam jakichś, nie wiem, różnych podejść do wielu spraw i tak dalej. Jeżeli gdzieś w domu ta relacja jest oparta na szacunku, na współpracy, na takim jasnym i otwartym mówieniu o miłości, to jest później też dużo łatwiej kooperować. I też taki młody człowiek no, ma przekonanie, że jest kochany, jest szanowany, że to, co czuje, jest ważne i że może liczyć na pomoc. I też poruszyłaś taki dosyć istotny temat, wydaje mi się, bardzo ważny, dotyczący tego, żeby wiedzieć, co się ze mną dzieje, tak? Czyli ja mogę dostać pomoc, albo sama sobie pomóc, albo wyjść naprzeciw jakiejś mojej niespełnionej potrzebie, pod warunkiem, że ja wiem, co ja czuję. Czyli potrafię rozróżnić moje emocje, czy ja jestem smutna, czy ja jestem zła, dlaczego tak się czuję. I też taka umiejętność czytania objawów z ciała. Kiedy jestem smutna, kiedy jestem zła, co to spowodowało, co w danej sytuacji myślę, albo co wpłynęło na to, że tak się czuję.
No i to też jest taka praca, którą się wykonuje w ramach psychoterapii, czyli takiego przyglądania się swoim emocjom, szukania ich źródeł, przyglądania się swoim myślom, jakimś takiemu nastawieniu wobec świata, tak? Które później gdzieś wpływa, te nasze przekonania wpływają na przykład na to, jak ja interpretuję dane sytuacje, tak? Bo jeżeli mam takie przekonanie, że nikt mnie nie lubi, jestem nic nie warta, to wchodzę do szkoły, mówię cześć koleżance, ona się do mnie nie odzywa i ja jestem przekonana, że ona mnie nie lubi albo nie chce ze mną gadać. A jak sobie pomyślę, że ona mnie nie usłyszała albo jest niewyspana, to też zupełnie inaczej się poczuję. I to jest ważne, żeby też się uczyć tego, jak nasze przekonania o świecie wpływają na nasze emocje i na nasze zachowania. Warto jest być właśnie w kontakcie ze swoimi emocjami i nie uciekać od tego, bo często ludzie też próbują uciekać od emocji, czy właśnie autodestrukcja też jest jakby formą uciekania od tego, czy przez różne używki. I w wieku nastoletnim jest też to dość dostępne i inni rówieśnicy zachęcają do tego. A wydaje mi się, że kiedy jesteśmy pogrążeni w takiej głębokiej depresji, czy w ogóle mamy złe samopoczucie, to te używki tylko pogorszą sytuację. Bo moja pierwsza próba samobójcza była, kiedy byłam pod wpływem alkoholu. I wydaje mi się, że używki wpływają na ten moment, kiedy wchodzi w nas taka impulsywność i pod wpływem impulsu, jesteśmy bardziej skłonni do podjęcia próby samobójczej. Tak, więc nie ma sensu uciekać od tego, tylko trzeba po prostu się z tym zmierzyć, nieważne jak ciężkie by to było i jakbyśmy się tego bali, bo często też osoby boją się jakby skonfrontować swoje rzeczy, które mają w środku na terapii, czy u jakiegoś specjalisty, bo boją się, że ta osoba ich oceni albo się o nich pomyśli. Ale tak nie jest, bo specjalista jest przede wszystkim po to, żeby pomóc takiej osobie, a nie po to, żeby, nie wiem, jej ją oceniać albo myśleć o niej jakieś złe rzeczy. Więc warto też mieć taki dobry obraz jakby osoby, do której chcemy iść po pomoc. I myślę, że też dobrą rzeczą jest, kiedy rodzice, czy z nastolatkiem, czy z dzieckiem, udają się chociażby na to pierwsze spotkanie ze specjalistą, bo to jest ważne, żeby to dziecko miało taką podporę i też bliską osobę, bo to jest jednak ciężki temat, żeby iść i po prostu porozmawiać, bo to jest w zasadzie obca osoba. O swoich problemach i przeżyciach, więc... No właśnie. I też myślę, że warto, jak już jesteśmy przy takim temacie wizyty u specjalisty, że warto też się do takiej wizyty przygotować, nie? Czyli na przykład warto sobie zrobić listę objawów. Można też zapisać sobie pytania, które byśmy chcieli zadać. Można też... jak już w trakcie trwania wizyty, na przykład jeżeli specjalista przepisze leki, to warto się dopytać, kiedy one zaczną działać i co mogę czuć, tak, żeby na przykład wiedzieć, że ta poprawa następuje dopiero po jakimś czasie, że to nie jest tak, że weźmiemy jedną tabletkę i od razu poczujemy się inaczej. Fajnie, jak pójdzie z nami rodzic, bo też wtedy specjalista może zebrać wywiad, może się więcej dowiedzieć na temat sytuacji. No i też czasami jest taka potrzeba, żeby cała rodzina uczestniczyła w terapii. Nie tylko młody człowiek, ale też cała rodzina, bo na przykład jest jakiś problem pomiędzy rodzicami, czy w domu, czy w rodzinie, który warto by było, żeby się jemu przyjrzeć i żeby wszyscy uczestniczyli w jego rozwiązaniu. Myślę, że to jest takie dosyć istotne. A jak już jesteśmy przy takiej liście objawów, no to myślę, że warto też tutaj w tym momencie powiedzieć o tym, jakie są objawy depresji. Czyli jest to na pewno obniżony nastrój, takie poczucie smutku, przygnębienia, utrata zainteresowań, utrata radości z
z wykonywania rzeczy, które dotychczas nas cieszyły. Są to zaburzenia snu, czyli albo jesteśmy dużo bardziej senni, nie możemy się podnieść z łóżka, jesteśmy cały czas zmęczeni, albo ten sen jest krótki, przerywany, wybudzamy się nad ranem. To też są problemy z apetytem, czyli albo w ogóle nam się nie chce jeść, albo zjadamy dużo więcej. Poczucie winy, poczucie tego, że jestem nic nie warta. Różne czynności przychodzą nam trudniej, jest nam się trudniej zmobilizować, nawet do takich prostych rzeczy, jak przygotowanie sobie posiłku, jak nawet dbanie o higienę osobistą. Nastolatki bardzo często, oprócz smutku i przygnębienia, są rozdrażnione i agresywne. U dzieci objawy somatyczne, bóle brzucha, bóle głowy, zamartwianie się o wszystko, widzenie wszystkiego przez, w takich ciemnych barwach, tak? Takie poczucie beznadziei, płaczliwość. Ja bym dodała jeszcze, że wtedy ma się takie poczucie, że jest się ciężarem dla wszystkich. I ja tak miałam przez właśnie cały ten okres i przez to, że na przykład nie chodziłam do szkoły, to odbierałam to, że moja mama czuje, że jakby ja jestem jakaś niewystarczająca, że nie robię wystarczająco, że słyszałam, że jedyne, co muszę robić, to chodzić do tej szkoły, a ja tego nie robiłam, bo nie byłam w stanie. Nie byłam fizycznie w stanie, nie byłam psychicznie w stanie. A nawet jeśli chodziłam do tej szkoły, to na przykład spałam na lekcjach. Albo nic nie rozumiałaś, bo miałaś trudności z koncentracją, tak? I nie wiem, albo słyszałaś co drugie zdanie nauczyciela, albo nie byłaś w stanie na przykład skupić się na czytaniu książki. Ja nic nie pamiętam z tego okresu, kiedy chodziłam właśnie do szkoły, a miałam depresję. Jakby w ogóle było zamglone i nic do mnie nie docierało. I też było mi ciężko na przykład, bo chciałam się płakać, a nie mogłam tego robić, kiedy było dookoła mnie tyle osób. I czułam się wtedy tak bardzo stłamszona i nie lubiłam chodzić do tej szkoły. Też dzieci w tym i młodzież w tym okresie jest też nieprzyjemna dla samego siebie. Każdy młody człowiek mierzy się ze swoimi problemami, jest nimi pochłonięty. Nie bardzo jeszcze posiada taką umiejętność patrzenia na świat z perspektywy innych ludzi, tylko szczególnie w takim tym wcześniejszym okresie adolescencji, czyli takim mniej więcej 14-17 lat, tak? Jest taki młody człowiek bardzo pochłonięty sobą i swoimi problemami i też nie bardzo umie pomóc drugiej młodej osobie, a z drugiej strony tacy młodzi ludzie mega siebie potrzebują, tak? Bo to środowisko rówieśnicze jest takim lustrem, w którym się przeglądamy. To od nich chcemy uzyskać informacje na temat tego, jacy jesteśmy, jakie oni mają problemy, jak oni sobie z nimi radzą i też dla takiego młodego człowieka jego środowisko rówieśnicze jest mu dużo bliższe, bo oni mają tak samo jak on. Chciałabym tutaj wspomnieć o jednej rzeczy przy okazji tej szkoły, o czym mówisz. Bo to jest tak, że też słowo depresja tak trochę weszło w taki język potoczny. Czyli jak ktoś ma przysłowowego doła, to mówi, ale mam dzisiaj deprechę. I to trochę powoduje, że też lekceważymy podejście do depresji. I tutaj myślę, że warto jeszcze o tym wspomnieć, że generalnie depresja to są zaburzenia nastroju, tak? I co to jest nastrój? Nastrój to jest taki nasz termometr emocjonalny. Albo mamy taki nastrój wyrównany, czujemy się w porządku, uważamy, że wszystko jest okej, czujemy się dobrze, jesteśmy optymistyczni, albo nastrój jest obniżony, czyli jesteśmy smutni, przygnębieni, widzimy wszystko w czarnych barwach. I takie chwilowe obniżenie nastroju to nie jest depresja, tylko to jest takie sytuacyjne obniżenie nastroju na skutek jakichś problemów, które wystąpiły. A depresja jest chorobą, czyli możemy ją porównać do zapalenia płuc albo do złamanej nogi. Nikt nikogo z zapaleniem płuc albo z wysoką gorączką nie wysyła do szkoły, prawda? Ponieważ depresja jest niewidzialna, czyli nie można jej zmierzyć termometrem, nie widzimy na prześwietleniu, że jest złamana kość, to bardzo często długo rodzice nie rozumieją, co się z takim młodym człowiekiem dzieje. No bo kto komu robi pretensje, jak ma złamaną nogę, że nie chodzi?
albo że mu przynosi trzecią kawę, bo żeby nie wstawał, prawda? Wtedy jest dużo większa wyrozumiałość, bo podchodzimy do tego jak do choroby. A depresja jest niewidzialna. Więc od razu jest leń, weź się w garść, nie chce ci się, manipulujesz, prawda? Udajesz. Udajesz. Ja w twoim wieku, to co powiedziałaś, co ty wiesz o problemach. Takie jest też lekceważenie bardzo często, nie? I to jest też przykre, bo jakby nie dość, że źle się czujemy i to jeszcze słyszymy z boku, że jakby to jest tylko w naszej głowie, że sobie wymyślamy. Mhm. I ciężko jest jakby przekazać komuś to, co się w nas dzieje, dlatego myślę, że ludziom jest trudno zrozumieć. Wydaje mi się, że jak ktoś nie miał nigdy depresji, to nie jest w stanie sobie wyobrazić, mhm. jakie to jest uczucie. No i wiesz, powiedziałaś teraz ważną rzecz, że to jest tylko w naszej głowie. Mnie się wydaje, że to jest w ogóle clue, że to jest dokładnie w naszej głowie i to tam się dzieje. I to wpływa na wszystko, na nasz nastrój, na nasze myśli, na nasze emocje, na nasze postrzeganie świata, na to, że nie jesteśmy w stanie wstać, na to, że nie jesteśmy w stanie spać. Albo śpimy za dużo, że nie jesteśmy w stanie jeść. Depresja dotyka właściwie wszystkich dziedzin w życiu, a jest przy okazji niewidzialna. I to nie jest tak, że można wstać i wziąć się w garść. Jeżeli faktycznie mamy rozpoznanie depresji, to jesteśmy ciężko chorzy i no warto gdzieś o tym pamiętać, tak? Że jeżeli mamy rozpoznaną chorobę, jaką jest depresja, to człowiek nie może się wziąć w garść, nie jest leniem, nie udaje, tylko jest chory i tak jak osoba z zapaleniem płuc bierze antybiotyk i leży w łóżku z gorączką, tak osoba z depresją powolutku musi z tej depresji wychodzić, tak? Czyli osiągać malutkie cele i to może być wyjście na 5-minutowy spacer, przeczytanie pół strony, przygotowanie posiłku, tak? Obejrzenie, nie wiem, programu z rodziną, czyli takie proste rzeczy, od których zaczynamy swoją aktywność w takim powrocie do zdrowia. Czasem nawet wyjście z łóżka i przebranie się z piżamy. Już jest sukcesem, tak. Ale dokładnie. To już jest coś, co kilka na przykład tygodni albo miesięcy temu wydawało się na przykład niemożliwe. Niemożliwe. Mhm. Tak. No właśnie, to jest bardzo ważne to, o czym mówisz, żeby pamiętać, że takie malutkie cele, tak? I też takie aktywizowanie osoby chorej. Że warto zrobić sobie plan, ale to nie może być plan przeładowany, tylko trzy proste rzeczy. Dokładnie to, co mówisz, że osoba wstanie i się przebierze, nie wiem, umyje sobie włosy, przygotuje posiłek i to już są takie małe sukcesy, które warto zauważać, bo one są takimi drobnymi kroczkami w tej drodze do zdrowia. One są takim fundamentem do tego, żeby budować coraz większe te rzeczy, żeby później na przykład wyjść z domu albo spotkać się ze znajomymi, żeby też jakby powoli wracać do takiego normalnego życia, mhm. bo jednak będąc w depresji jest to życie całkowicie jakby zamknięte, a to jest ciężkie, tak z takiego głębokiego stanu przybicia i bezsilności wrócić do normalności, ale jest to możliwe i ja teraz z perspektywy czasu, patrząc na to, w jak złym stanie byłam i jak wyszłam z tego, to będąc wtedy, w tym momencie, wydawało mi się niemożliwe. Mi się wydawało, że ja już nigdy się nie poczuję lepiej, że nigdy to się nie polepszy, że nigdy się to nie zmieni. Takie poczucie beznadziejności, taka, że już naprawdę znikąd nie będzie pomocy. Że już nic dobrego cię nie czeka i to może wpływać na nasilenie się myśli samobójczych, że już wszystko jest bez sensu. Tak i na szczęście właśnie dzięki farmakologii, dzięki spotkaniom z psychologiem, później psychoterapii, ja powoli zaczęłam właśnie robić te małe kroki do tego, żeby wrócić do życia. Zaczęłam wstawać z łóżka, co było dla mnie bardzo dużym osiągnięciem, bo w tym łóżku spędziłam większość czasu. Też powoli zaczęłam wracać do szkoły. Mhm. I a propos szkoły, to często jakby rodzice
narzucają i w ogóle szkoła narzuca straszną presję na dzieci, na młodzież pod kątem tego, że muszą się uczyć, że najważniejsze są oceny, że najważniejsze są wyniki, a najważniejsze jest zdrowie psychiczne tych dzieci i to, jak one się czują. I jeśli będziemy przekładać ich wyniki na to, co się z nimi dzieje, no to tak jak mówiliśmy na początku, co piąte dziecko ma depresję. Mhm. I właśnie jak mówiłaś, że depresja... Drobnymi kroczkami. Tak, że depresja to jest choroba i jeśli to dziecko nie chce iść do szkoły i widzimy, że coś jest nie tak, to nie zmuszajmy go, bo to tylko pogorszy wszystko, to nie polepszy niczego. Ono będzie coraz bardziej słomszone w sobie i ta szkoła niczego się nie nauczy w niej. Nic to nie będzie dawało, będzie pogłębiała się depresja, więc trzeba dać wyrozumienie. I naprawdę opuszczenie jednego roku w szkole względem tego, że ktoś może odebrać sobie życie, to jest nic. Mhm. Bo ten rok można nadgonić, ale jeśli ktoś odbierze sobie życie, to już nic nie da się wtedy zrobić. No tak, i jeżeli już doszło do tego, że dziecko nie chce chodzić do szkoły, czy tam nastolatek nie chce chodzić do szkoły, to na pewno warto się temu przyjrzeć i to już jest też taki objaw, żeby poszukać pomocy specjalisty, który pomoże nawet rodzicom radzić sobie w tej sytuacji. I zawsze, jeżeli dziecko nie chce chodzić do szkoły i rodzice też nie są w stanie dowiedzieć się, o co chodzi, a sami nie są w stanie odróżnić tych objawów, co się dzieje i dlaczego nie chodzi do szkoły. Może to jest kwestia jakiejś przemocy w szkole, może to jest kwestia presji, jakiegoś wyścigu, z którym młoda osoba sobie nie radzi, która czuje po prostu, że wypada, że już nie daje rady w tym biegu, to zawsze się warto skontaktować ze specjalistą, który też powie, co zrobić, ale najważniejsze jest to, żeby doprowadzić do tego, żeby młoda osoba mogła się spotkać ze specjalistą, z psychiatrą czy z psychologiem, który już dalej będzie wiedział, jak tą sytuacją pokierować i dowiedzieć się, o co chodzi i w jakim stanie ten młody człowiek jest. Ja mogę dodać jeszcze, że wyjście z depresji jest możliwe i jakby jestem tutaj żywym przykładem tego. I to nie jest nic łatwego, to nie jest nic prostego, to nie jest coś, co nastąpi z dnia na dzień, tylko to jest też praca nad sobą. Wyleczenie depresji jest możliwe i fajnie, że o tym mówisz i faktycznie jesteś tego przykładem, ale też poruszasz ważną rzecz, że psychoterapia to też jest ciężka praca, a czasami nieprzyjemna. I warto wziąć to pod uwagę, ale też dobrze wiedzieć, że warto tą pracę wykonać, bo dzięki temu polepsza się jakość naszego życia. Inaczej podchodzimy do problemów, znajdujemy inne, bardziej konstruktywne drogi radzenia sobie z negatywnymi emocjami, z napięciem. Bardziej lubimy siebie, szanujemy siebie, własne ciało. No i nasza jakość życia znacząco się poprawia, dlatego myślę, że warto. I też dzięki terapii możemy bardziej zrozumieć samego siebie, bo kiedy tak na co dzień jesteśmy sami ze swoimi myślami, sami z tym, co się dzieje w nas, to nie do końca jesteśmy w stanie pojąć, skąd to się bierze i dlaczego. A na terapii właśnie będzie to dobrze wyjaśnione przez terapeutę i też często jakby rzeczy, które robimy albo zachowania, jakie mamy, są też ukorzenione w naszej przeszłości i tym, co miało na nas wpływ, więc dobrze jest te rzeczy przepracować, żeby można było pójść dalej do przodu jakby z czystą głową i z nowym podejściem. Justyna, bardzo Ci dziękuję, że podzieliłaś się swoją historią. Mam nadzieję, że inni zobaczą, że nie są sami, że takie problemy nie dotyczą tylko ich samych. I też fajnie, że o tym mówisz, że pokazujesz też, że człowiek może się źle czuć i pokazujesz swoją drogę do zdrowienia. Bardzo Ci za to dzisiaj dziękuję. Ja Ci też dziękuję, a jeśli Wy potrzebujecie pomocy albo bliska Wam osoba, to wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie tego filmu.
opisie znajdziecie też, jak wesprzeć budowane przez Fundację TVN Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Centrum Zdrowia Dziecka.